spotykamy się, wiecie po co? Co dzisiaj jest za dzień? Nie wiem. Urodziny czyje? Ireny Sendlerowej. Ireny Sendlerowej. A musimy tłumaczyć, kto to jest Irena Sendlerowa? Nie. Dzisiaj spotykamy się z autorką książki, o najnowszej książki o Irenie Sendlerowej, z panią Anią Czerwińską-Rydel. Ale dzisiaj mamy osób ciekawych trochę więcej, bo spotkanie będzie prowadziła pani Kasia Stoparczyk z Radiowej Trójki. Naszym absolutnie gościem honorowym jest córka pani Ireny Sendlerowej. Dzisiaj też myślę, że ważne, bo macie tę możliwość jako pierwsi tak naprawdę zobaczyć coś, co jest bardzo przypisane pani Irenie, co jest bardzo osobiste i coś, co jest bardzo symboliczne. To są autentyczne i jedyne okulary pani Ireny Sendlerowej, które wystawiamy dzisiaj w tej gablocie i one w tym roku będą pokazywane. To jest coś takiego, co jest bardzo symboliczne i obrazowe, bo przez te okulary świat obserwowała pani Irena Sendlerowa. To może zacznijmy od samego początku wyjątku. Kim dla ciebie Ani? Ta osoba, która spędziła z panią Ireną Sendlerową bardzo intensywnie ostatnie godziny, tygodnie, miesiące, jest ta postać. Dużo było rzeczy, które mnie zainteresowały, zafascynowały i zachwyciły, ale chyba najbardziej odwaga, niesamowita odwaga. Nie myślenie o sobie. Podejmuje się uratować tak naprawdę obcych ludzi, towarzystwo nie obcych ludzi. I to jest naprawdę ogromna odwaga i ogromny taki brak egoizmu, brak myślenia o sobie, żeby odważyć się w tym wszystkim, zrobić coś takiego, co sprawia, że robimy coś dobrego dla kogoś, ale tak naprawdę kosztem siebie, no bo to był koszt. Wyobraźcie sobie, że pani Irena przychodziła do rodzin, podpuk, jeśli państwo chcą ocalić dziecko, proszę je spakować bardzo często natychmiast albo następnego dnia, jak przyjdzie po nich. Wyobraźcie sobie rozpacz rodziców, którzy rozstają się z dziećmi. Wyobraźcie sobie siebie, że wychodzicie z domu i nie wiecie, co dalej. A jest bardzo niebezpiecznie. I jest taka piękna historia i mogła się skończyć tragicznie, ale na szczęście tak się nie skończyła, o maleńkim dziecku, które pani Irena, aby uratować, musiała włożyć do tekturowej skrzynki, oczywiście wcześniej tam otworki robiąc. Właśnie tę historię bardzo chciałam, ale już się powiedzieć, że przeczytam. Posłuchajcie. Siostra Jolanta spotkała się w getcie z grupą kilku starszych chłopców. Jutro dołączycie do konwoju osób pracujących po stronie aryjskiej. Policjant, który będzie nas prowadził, wie, że ma wam pozwolić uciec zaraz po wyjściu za mur. Mimo wszystko musicie być bardzo ostrożni. Abyście mieli teraz szansę zadać pytanie córce pani Ireny Sendlerowej.
Czy ktoś ma pomysł? No, no dobrze. Poznała pani jakąś, która zadała się z panią Mamą? Tak. Poznałam parę osób, które uratowała moja mama, bo parę osób tylko było znanych z imienia i nazwiska bardzo dokładnie. U jednej gościła w Izraelu, u pani Teresy. Pani Teresa już nie żyje. Parę lat temu była po raz ostatni w Izraelu. Po to chyba, żeby z nią się pożegnać. Smutne, bo smutne, ale to jest ona się cieszy. Młodzież, proszę bardzo. A jak pani myśli, jak historia pani Irenki Bednarowej wpłynęła na życie teraz tych ludzi, na ich postrzeganie świata, postrzeganie drugiego człowieka, postrzeganie jego pomocy i wiosowie? Ponieważ 30 parę szkół jest w Polsce na imienia, prawie we wszystkich byłam, ich było nadawanie imię, była to wielka uroczystość. I starałam się wyobrazić sobie, że jeżeli chociaż z każdej z szkoły, dwie, trzy osoby przejmą się tym, co głosiła Irena Sendlerowa, czyli widzieć obok siebie drugiego człowieka, to będzie bardzo dobrze. I że to człowieczeństwo pójdzie w świat. A chyba nam o to chodzi. No to jak pani uważa, czy pani mama dobrze postąpiła razem z dziećmi w środku? Bardzo dobrze postąpiła, bo dzieci doskwierały w czasie II wojny światowej były to najbiedniejsze dzieci. I moja mama zawsze mówiła i powtarzała, że wojny są straszne i wojny są okrutne, ale podczas wojen najbiedniejsze są dzieci. I dzieciom trzeba przede wszystkim dzieciom trzeba pomóc. Tak, ja już chciałam zapytać, jakie przesłanie dała pani mama na życie? Jaką sentencję, co może pani czerpać z tego wszystkiego, z tej całej historii? Przesłanie? No powiem krótkie, bo takie też rzeczywiście było. Mama to powiedziała do mnie, jak byłam bardzo mała. Dziecko, ja mam do ciebie zaufanie, a ty zrobisz jak uważasz. I to przesłanie ze mną jest przez cały czas. Który zachował to wszystko,
to nie koniec.